Udało się nam wbić 20 tysięcy subów, za co bardzo wam dziękuję. Ten filmik jest właśnie specjalem z tej okazji. Postaram się z grubsza podsumować moją dotychczasową działalność oraz również z grubsza zarysować plany na przyszłość. Co dalej z kanałem? Zacząłem w zasadzie od niczego, od publikowania krótkich, pionowych filmików, które publikowałem zarówno na TikToku, jak i na YouTubie jako YouTube Shorts. Jednak na YouTube długo nic, natomiast filmiki na TikToku znacznie szybciej zaczęły się wkręcać w obroty, no i już po kilku tygodniach miałem pierwsze kilka tysięcy followersów. Na YouTube z kolei pierwsze takie zasięgi dostałem pod koniec listopada, no i do końca 2021 roku miałem już jakieś niecałe 1500 subskrybentów. Natomiast mój wykres zasięgów za 2022 rok wygląda tak, no i widać, że tu już od końca lutego praktycznie cały czas raz wolniej, raz szybciej, no ale ciągle do przodu, ciągle pojawiają się nowi subskrybenci, ciągle mam wyświetlenia, no i oczywiście to jest dzięki wam, że mnie chcecie oglądać. Na ten moment mam prawie 40 tysięcy followersów na TikToku, przebite 20 tysięcy subskrybentów na YouTubie, no i prawie 5 tysięcy obserwujących na moim fanpage'u na Facebooku. Prowadzę również Instagrama, ale tam obserwuje mnie zaledwie kilkadziesiąt osób, tak więc w zasadzie masz szansę być jeszcze w pierwszej setce followersów na Instagramie. A jakbym się na przykład kiedyś wybił w przyszłości, to będziesz się mógł pochwalić: ej, obserwowałem tego gościa na Instagramie, ja byłem w pierwszej setce jego obserwujących, tak więc dla takiej nagrody zdecydowanie warto. Nie przegap tej szansy i daj followa na Instagramie. W zasadzie w dobrym okresie wbiłem te 20 tysięcy followersów, bo akurat to jest przełom roku 2022 i 2023. Tak więc to jest okres, gdzie wielu właśnie youtuberów publikuje podsumowanie poprzedniego roku, ewentualnie dzieli się planami na przyszły rok. No i tak się złożyło, że natknąłem się na taki filmik małego youtubera, ale sam YouTube mi zaproponował ten filmik do oglądnięcia. Zobaczyłem, no i okazało się, że jest to osoba, która zaczęła mniej więcej w tym samym okresie, co ja publikować, czyli też jakieś tam półtora roku, no i już prawie dobija pierwsze 100 subskrypcji. 145,6 wyoglądanych godzin w tym roku, no i zdobyłem 46 subskrypcji, czyli łącznie to wychodzi 96 subskrypcji, więc już jesteśmy naprawdę blisko z tej 100, mam nadzieję, że ją jak najszybciej dobijemy. No i kochani, no chciałbym wam bardzo jeszcze raz podziękować za ten rok z wami tak naprawdę. No i co? No i myślę, że to tyle, takie krótkie podsumowanko. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. I w sumie dało mi to trochę do myślenia, że mam szczęście, że pojawiły się te zasięgi, które aktualnie posiadam. I na przykład dla niektórych już może nie jestem takim malutkim youtuberem. Dla niektórych może już jestem takim całkiem średnim. I oczywiście jestem świadom, że praktycznie cała społeczność, którą aktualnie posiadam na YouTube, zgromadziła się dzięki shortsom, no bo staram się publikować przynajmniej jednego shortsa dziennie, tak więc już na tym kanale pojawiło się ich kilkaset przez ten okres. Natomiast nawet nie wszystkie są publiczne, tam kilkadziesiąt z początkowych shortsów już uprywatniłem, tak żeby nie można było ich zobaczyć, no bo ponieważ były jednak troszkę słabsze pod względem wykonania, tak więc dlatego je uprywatniłem, żeby się nikomu nie pojawiły, żeby nie musiał takich słabych filmików oglądać. Takich filmików wręcz nagrywanych kalkulatorem. Niewykluczone, a wręcz bardzo prawdopodobne, że to samo zrobię z kolejnymi, innymi starymi materiałami, ponieważ ciągle widzę, że te starsze są, odstają od tych współczesnych, natomiast w przyszłości mogę myśleć dokładnie to samo o tych filmikach, które aktualnie nagrywam. Ale to w zasadzie jest dobrze, ponieważ widzę postęp pomiędzy filmikami nagrywanymi obecnie, tworzonymi obecnie, a tymi z przeszłości, na przykład sprzed roku. Jeżeli chcesz zobaczyć te najlepsze shortsy spośród tych kilkuset, to zapraszam do poprzedniego odcinka, w którym właśnie wybrałem te najlepsze shortsy. Najlepsze pod względem ilości odtworzeń, ilości wyświetleń na TikToku czy na YouTube Short. Natomiast najlepsze pod względem ilości wyświetleń to niekoniecznie są najlepsze. Tak naprawdę mi dalej jest ciężko stwierdzić, jak tworzę i wrzucam nowy materiał, to nie wiem, ile on może zdobyć wyświetleń. Czy kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy wyświetleń? Nie wiem. Tak czy tak, shortsy to jest najłatwiejszy sposób, żeby zgromadzić społeczność na YouTubie, przynajmniej aktualnie. Natomiast znacznie gorzej jest na tych
normalnych filmikach. Normalnych w cudzysłowie, bo oczywiście chyba żaden mój filmik nie jest taki w 100% normalny. No ale mówiąc normalny, mam tutaj na myśli, że ten pionowy poziomy, czyli taki, który już nie będzie wyświetlany jako short. No i z reguły tego typu filmiki mają na moim kanale po kilkanaście minut, tak więc ten filmik, który aktualnie widzisz, to jest przykładem takiego normalnego filmiku. No i tutaj w tej kategorii znacznie trudniej osiągnąć sukces, znacznie trudniej jest zrobić, aby taki filmik miał dużo wyświetleń. Aktualnie najwięcej na moim kanale z tych normalnych filmików to ma filmik dotyczący składania koparki do kryptowalut i on ma ponad 2500 wyświetleń, ale w zasadzie ponad 1000 wyświetleń to mają tylko takie 3 normalne filmiki na moim kanale, a z reguły zasięgi takiego normalnego filmiku to jest około setki wyświetleń. Tak więc często zdarza się, że czas, łączny czas oglądania danego filmiku jest mniejszy niż mój czas pracy włożony w tworzenie tego filmiku. Ale powoli jakość tych filmików również wzrasta. No to wymaga czasu, bo w zasadzie uczyłem się od początku, od zera, zarówno i nagrywania filmików, jak i później jego montażu, tak więc te moje umiejętności nagrywania i montażu z czasem wzrastają, tak więc powoli ta jakość również rośnie. Na jakość filmików w zasadzie ma znaczenie również sprzęt, no ale sprzęt, który aktualnie posiadam, w zupełności mi wystarcza, a w zasadzie sam nie mam takich umiejętności, żeby wykorzystać w 100% możliwości tego sprzętu, który aktualnie posiadam. Natomiast trochę już się tego naskładało, tak więc jeżeli jesteś zainteresowany, daj znać, może po prostu nagram osobny odcinek, w którym pokazuję to, co aktualnie posiadam, jeżeli chodzi o sprzęt, no i jak u mnie to ten proces nagrywania wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o sam content, no to najwięcej contentu mam na takich filmikach z terenu. To znaczy na przykład jest to geocaching, są też filmiki z wycieczek, byłem na przykład w słowackim raju, czy na przykład z wypadu na kajaki. Natomiast i tak najwięcej z tych filmików z terenu to są filmiki z urbexów, czyli ze zwiedzania opuszczonych miejsc. Jest to po prostu coś, co lubię, co sprawia mi przyjemność. Na takim urbexie nie wiadomo, co tam można zastać, tak więc to jest ciekawa dla mnie przygoda. No i z ankiety również wynika, że Wam urbexy się po prostu najbardziej podobają, lubicie to najbardziej oglądać, tak więc na pewno możecie się spodziewać, że kolejne urbexy będę jeździł, będę nagrywał, będę wrzucał z tego odcinki. Staram się i dalej będę się starał publikować przynajmniej jeden tego typu filmik tygodniowo. W 2022 opublikowałem 40 tego typu filmów, tak więc no w tygodni w roku jest około 52, więc prawie że mi się to udało. W każdym razie mam nadzieję, że utrzymam te dotychczasowe tempo, jeszcze lepiej byłoby, gdybym je przyspieszył. Natomiast no naprawdę tak to przyspieszyć nie mam z czego, bo już aktualnie każdą wolną chwilę przeznaczam na tworzenie filmików. Ja normalnie pracuję na pełen etat, jestem programistą, a oprócz tego prowadzę swoją działalność gospodarczą i oprócz tej pracy na cały etat uczę również innych osób programować. Mam swój autorski program szkoleniowy, gdzie mam ponad 80 godzin materiałów wideo, ale oprócz tego też udzielam wsparcia każdemu swojemu kursantowi, udzielam konsultacji, tak więc to też jest trochę czasochłonne, też trochę czasu kosztuje. Koniec końców na swoją działalność YouTube'owo-TikTokową mogę przeznaczyć maksymalnie kilkanaście godzin w tygodniu i nie widzę aktualnie szansy, żeby ilość tego czasu przeznaczać jeszcze więcej. W każdym razie mam na to zajawkę, dzięki temu, że nagrywam takie filmiki, to sobie jeżdżę w różne miejsca, zwykle właśnie te opuszczone miejsca, oglądnę sobie coś ciekawego, no i to jest fajne, odskocznie od siedzenia przed komputerem. Chociaż z drugiej strony i tak najwięcej czasu zabiera montaż, a montaż to i tak siedzenie przed komputerem. Cele na kolejny rok to przede wszystkim zdobycie 4000 godzin oglądanego materiału na YouTube. Chodzi oczywiście o normalne filmiki, bo na shortsach no to w jeden miesiąc robię znacznie więcej. Natomiast shortsy nie wliczają się do tego czasu. Jak już wbiję 4000 oglądniętych godzin na tych normalnych filmikach, to już będę mógł zacząć zarabiać hajs z YouTube'a. I to w zasadzie nawet nie chodzi mi o pieniądze.
tylko o kwestie psychologiczne. No bo teraz na przykład jak znajomi się mnie pytają, ile zarabiam z tego YouTube'a czy TikToka, no to muszę odpowiadać, że nic nie zarabiam, że to tylko tak dla zabawy, a jak już zacznę zarabiać, to wtedy będę mógł powiedzieć z dumą, że zarobiłem w tym miesiącu na przykład 20 zł. Tak więc, taki jest mój cel na ten rok, żeby zarobić przynajmniej pierwszą złotówkę z YouTube'a. A oprócz tego w planach mam również rozpoczęcie robienia systematycznych streamów, na przykład raz w tygodniu, chociażby nawet w środę sobie ustalę jakiś termin, jeszcze nie jestem pewny, ale po prostu chcę mieć ten w miarę systematyczny kontakt ze swoimi widzami, no a na streamach to rzeczywiście ten kontakt między twórcą a widzami jest najbliższy. A może też nawet z opuszczonych miejsc będę robił streamy, to też mogłoby być ciekawe. W każdym razie ciekawych pomysłów mam znacznie więcej niż moje możliwości ich zrealizowania. Tak więc na spokojnie wszystko w swoim czasie się dowiecie. Dowiesz się w swoim czasie! No i w zasadzie dobiegliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie, no i zapraszam do dalszego oglądania. No i dziękuję również za wszystkie łapki w górę i za te komentarze, zarówno pozytywne, jak i te krytyczne. No i jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw suba najlepiej z dzwoneczkiem, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Heja!